Witam was w następnym odcinku, tu sobie zamknę drzwi, tak ten. Ale na początek jeszcze zapraszam was do subskrybowania, lajkowania mojego kanału, ponieważ filmy są tu codziennie, o różnych godzinach, zależy jak wrzucę. Już dzisiaj jeden odcinek nagrałem, ale nagrałem drugi, może mi się uda. Jeżeli się uda, to go wrzucę, jeżeli mi się nie uda, to go nie wrzucę. I to będzie główna budowa taka, znaczy budowa, to już będzie koniec tych budek, żeby zrobić otwory i ten, i patyczki. Ale jeszcze wcześniej to tak. Tutaj mam takie, tak jakby wejścia, wkładki, tak jakby, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. I to jest do budek właśnie, do skręcania. I tutaj są do nich śruby, tylko nie wiem czy te. Chyba flesza włączę, bo tak tutaj zobaczycie. Patrz, flesza. Dobra. Nie. Tutaj są jakieś takie inne. Więc to nie są te, tutaj są te. To są takie mniejsze śrubki. Może wam wyciągnę, wam pokażę jak one wyglądają. Takie malutkie i długie. Takie było najmniejsze w sklepie. Przepraszam was, są mniejsze, tylko tata była jakaś taka dłuższa. Więc to takie i takie. I tu będą, znaczy one już nie będą skręcały, bo już sobie poskręcają to wszystko, tylko po prostu do następnych budowek będę robić. Więc ja sobie tu wszystko ogarnę, przyniosę wszystko i będziemy działać. Ogarnąłem, ale i tak są zmiany planów, bo w dołu są moja siostra i jej chłopak. Więc coś tam robię z zadaniami, więc nie chcę jej przeszkadzać. Więc zmieniły i będę to wycierać gdzie indziej, na polu, jeżeli się uda, bo jest gościa ta maszyna. Zaraz wam pokażę, a na początek sobie otworzę tu. Jakie tu są rozmiary i co i jak. Zaraz sobie tu ustawię tą kamerę, czekajcie. Będziemy tu dobrze ustawić. O tak, może będziecie widzieć. Chyba tak. Hop. Mamy, już wiem o co chodzi z tym. To się tak tu nakłada. O, i są taki sprzęt, taki o. Fajna paczuszka. Dobra, czy tak sobie to rozpakujemy. I tutaj możecie zobaczyć co wszystkie takie jak zwykłe, bo zwykły to jest chyba tutaj średni chyba najprawdopodobniej, ale nie jestem pewien, ten mi się wydaje, że to jest zwykły, ten, że ten jest zwykły, ale na 100% to nie powiem, bo nie wiem, mogę wam, czekajcie chwilę. To wam pokażę ten zwykły. A to naprawdę co jest? Chcę wyciągnąć coś. Mam. I ten zwykły to jest taki. No więc sysła. No to jest coś takiego. Ale większość. I tak. Wezmę sobie te śrubki tutaj. To były te. Są. Wezmę sobie taką jedną śrubkę. O. I tak sobie to przyjrzeć. Tu też widać, że jest za duży. Taki ujdzie. O, jest idealny. Ale przejdziemy sobie dalej. Tu też szybko ci. Tu też je. Tym się też. Tym się by dało wkręcić. I tym też by się dało wkręcić. Ale chyba najbardziej przypasował ten. Albo ten. A nie. Albo ten, ale też za mało, ale ten. To jest pierwsza klasa. Bo ten tu nie wejdzie do zwykłego tego. Też tak niezbyt.
No, tutaj są te. Tutaj są takie. Co? Tutaj sobie to przetestuję. Nie wiem, do czego nam to służy. To albo co ja tu wszystkie... Nie wiem, szczerze wam powiem. Te to jest tam... Te małe. To jest, wiecie, sprawa, że do czegoś ten. A te większe, czy nie, totalnie. Czekajcie, wyciągnę sobie to. O. Dobra, mam. Kurde, jak to jest klejąca się. Dobra. Weźmiemy sobie ten, który mówiliśmy, że chyba jest najbardziej stosowny. Tylko muszę go wyciągnąć jakoś. Tylko teraz muszę sobie to powyciągać. Dobra, zobaczycie to, jak będę to z powrotem. I mam wszystkie. Tak ja sobie spakuję. Kurde, czuję się jakby jakiś, nie wiem, broń czy coś ładował. Tak. Dobra, to jest. Tata to kupił w miówce. To tam wcześniej gadaliśmy, że coś się... O, czekajcie, coś się tu... Czy to jest coś zabezpieczone? Czekajcie. To jest chyba to zabezpieczone jakoś. Zaraz sobie sprawdzę jeszcze. Tak się dzieje, tylko w tym. No wiecie, tutaj mam. To tak. Nie. Pański, tylko to jest jakaś. To jest za duża jest. No ale dobra. Mniejsza, bo czekajcie, czy to wejdzie. Co gdzieś z tym tutaj? Nie, to też jest za. To jest zwykła. No, to jest zwykła. Dobra. Co, to sobie schowam tu, bo to nie będzie potrzebne. Okej, dobra. A to sobie przetestuję w kecy sobie. Proszę bardzo. Idealnie. Czekajcie. Nie wypada. Nie nic. Idealna. Po prostu idealna to jest. Dobra, więc odkładam sobie. Teraz sobie coś tu odłożymy. Więc jak będę skręcał, to już będę wiedzieć, którą. Teraz mam normalną. No i teraz sobie to zakrywam. Zakryte parkuneczek taki. Chyba, że to mi się akurat z takich rzeczy fajnie. Podoba mi się to. To jest polecam. Nie pytajcie się, ile za to dałem, ale się ile za to mój tata dał. Bo nie wiem. Ale ja sobie to tu odłożę. Muszę sobie to tu odłożyć. Tutaj sobie. Może tam. Albo tutaj. Tutaj. Dobra. I co? To sobie schowam. Jeszcze to stanowisko. Okej. Okay. Mniejsza, tego nie ma już. I teraz przejdziemy sobie tym, co będę to robić. Będzie te otwory. Jeszcze taka ta, no tak. Chodzi. Sami mogę się zobaczyć, że jest głośna. Więc dam sobie ją, będę z nią chciał gdzie indziej. I zobacz, jak się uda, to przyjdę, a jak nie, to będzie koniec odcinku. Więc zobaczymy.
się przeniosło, gdzie idzie, już ja to mam takie skin. Nie patrzcie, jak to wygląda. W taką biegę. Zobaczymy, gdzie ja teraz się miał być. Ja się przeniosę. Zresztą by była potrzebna. Jestem z powrotem. Skoczył i działa od pierwszej do ostatniej. Pierwsza, druga, trzecia. Tam mi wyszła chyba najgorzej. Ale co innego jest ta, moim zdaniem. Bo ta już ładnie wygląda. No i to jest taka, ten mały ten otwór jest. Ale cóż, ja to coś jeszcze też pachuję, to się pośpieszyłem. I co, tutaj stare piwo, dobra. Wyszpachluję, nie pokazywałem, bo każdy po kolei jak robiłem, bo nie chciałem tracić czasu. Teraz wyszpachluję te traby, tutaj ten, z papierem ściernym i się widzimy. Dobra, jest to ponownie, już wykładziłem to tak jak się dało, tutaj odszedł na tego, tak. Czekajcie, tak. Teraz sobie zrobię tutaj wywiec takie otwory na patyk, albo tutaj zobaczymy. Widzimy się po raz ostatni raz dzisiaj. Ja już mam tak, zrobiłem sobie tu. Hop, jest i patyczek, i budka. Odkręcę jest dlatego, że aby tutaj przyczepy, bo to będzie na siatce. I trzeba to jakoś będzie przyczepić i to są na dućkach, to będzie raczej. Właśnie chcę nic innego kombinować na razie. Jak coś, to się zmieni po prostu i tyle. I co, mam jedną. Tutaj mam drut. Muszę sobie princesę zjeść, bo jestem tak głodny. No, dla was to nie wiem, bo kilka sekund jak ja to robiłem. Sekunda. A ja tu to robię już z godziny. Ale musimy zjeść. Powiedzieliście, że godzinę, no ale tak długo. Ale to jest tak łatwo, bo nie miałem takiego wirtua jak jest to. Musiałem to obcinać. Musiałem dopasowywać. Różne rzeczy robiłem. Otwory też otwierałem kilka razy, bo z tym długo się leczyłem. Z 5-10 minut. Potem, bo nie wiedziałem jak to do końca robić to maszynką. Potem tamte zrobiłem szybciej. Później myślałem nad tym, żeby ten patyk przykręcić, więc odkręcałem to i teraz znowu odkręcałem i takie to. Tutaj ten myślałem za podkładki, ale no lipa, no i tak. Nie wiedziałem w końcu jak to zrobić. Może jeszcze zrobię krótkie cięcie i wam pokażę jak coś zrobię. Muszę to zrobić. Dobra, ostatni urywek. Jest to taka budka tutaj, zrobiona dla zebek. Zobaczymy, zrobiono tak po prostu, zobaczymy. Jeżeli wiecie, jeżeli sobie będą chciały, to git, jeżeli nie, no to nie, zobaczymy. Może akurat, tylko będę musiał zadzwonić do tego znajomego. To jest tak, no, jest to zrobione, bo jest. Zadzwonię do tego znajomego i się dopytam, czy ma jakiś na sprzedaż. Bo mówi, dudnie o tym dudnie i mówię, a tu... Nic. O kotek. Więc jutro zadzwonię, bo dzisiaj już jest to nie jest puszczone, ale... O, dobra. To jest najdłuższy odcinek, jaki robiłem. Ale co, no tak jak na początku mówię, zapraszam do subskrypcji tego kanału, lajkowania, jak się spodobał, komentarza. No i co? Do następnego.